Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnej części Kurz i Smar. Dzisiaj znów nadajemy z biura, troszeczkę z mojej winy, bo jak widzicie, ja siedzę, Milena stoi. Ja siedzę, gdyż wstać chwilowo nie mogę. Troszeczkę czasami zapominam już o swoim PESEL-u i robię rzeczy jak głupi nastolatek, co potem kończy się tym, że niestety mój kręgosłup odmawia posłuszeństwa. Ale nie o kręgosłupie dzisiaj, a o ostatnim weekendzie przede wszystkim. Tak, bardzo ważnym weekendzie, który był zakończeniem sezonu wyścigowego i... I my niestety śledziliśmy go z kanapy, bo ja nie byłem w stanie pojechać na rundę. Na rundę pojechał Jacek i pojechał nasz ogromny pomocnik, że tak powiem. Chłopak, który zawsze nam pomaga. Nasz przyjaciel Bartek, który pewnie gdzieś mieliście okazję go zobaczyć na naszych filmikach, który jeździ i wspiera bardzo solidnie nasz team swoją pomocą. Więc była to dla nas jeszcze bardziej nerwowa runda, gdyż od niej tak naprawdę zależało to, czy wygramy cały sezon i zostaniemy mistrzami Polski, czy też po prostu nimi nie zostaniemy. A nie ukrywam, że jechaliśmy po pierwsze miejsce, drugie dla nas to byłoby pierwsze przegrane. I no wszystko zostało na głowie Jacka i Bartka. Chłopaki spisali się na medal. Jacek dał z siebie wszystko, Bartek dał z siebie wszystko. Mieli ograniczony team, mieli ograniczone możliwości. Motocykl, na którym ja nie czuwałem tym razem, bo nie byłem w stanie. Oczywiście pomagała jeszcze Magda i młody, więc uzupełniali się, chociaż chłopaki jechali w jednym wyścigu. Tak, słuchajcie, Jacek i Mateusz jechali w jednym wyścigu, co jest dość trudne, bo całe te wszystkie zaplecze trzeba zatargać na prostą startową i to wszystko musiał ogarnąć Bartek z Magdą. Znaczy nie ścigali się ze sobą, bo oni jadą w różnych kategoriach, ale jakby wyścig był wspólny. Wyścig był wspólny, bo żeby po prostu w wyścigu brało udział więcej zawodników, te wyścigi są często łączone z kilku klas. Ale słuchajcie, najważniejsza rzecz. Udało się. Wygraliśmy obydwa wyścigi. Wygraliśmy zarówno wyścig w sobotę, jak i wygraliśmy wyścig w niedzielę, więc możemy oficjalnie ogłosić, jesteśmy mistrzami Polski w sezonie 2024 w wyścigach super płaskich. Tak, w klasie Super Twin. Super Twin, bo tych klas też jest kilka. Nie było łatwo. No nie. Nie było łatwo. Doszło fajnie kilku... rozwinęło się... Sorry, że ci przerwałam. Doszło w kilku właśnie fajnych, szybkich zawodników, więc działo się. Działo się. Słuchajcie, przede wszystkim przyszli ludzie na nowych motocyklach. Nie oszukujmy się. Nasza babcia już w wyścigach jest 6 lat, bo mniej więcej tyle ona już jedzie. To na motocykl wyścigowy 6 lat w wyścigach to jest bardzo dużo. I budując ją, ona już nie była nowym modelem. Co prawda wtedy Aprilie dopiero gdzieś się tam, powiedzmy, przez mgłę przewijały. Nie były jeszcze dopuszczone regulaminowo. Teraz są dopuszczone i Aprilie, i Yamahy przede wszystkim R7, tak? Smelka, który jechał na Yamasze R7, fajnie porobionej, chłopak jest zresztą mechanikiem u Pawła Szkopka, pokazał, że te motocykle potrafią być mega szybkie. Siedzieli chłopaki Jackowi na ogonie, ale jak to Jacek zawsze powtarza, zwycięstwo nie jest ważne, jest po prostu najważniejsze, więc pojechał, zrobił co mógł, wygrał. I nie ukrywam, jesteśmy trochę w kropce, zastanawiamy się, co dalej zrobić. Oczywiście teraz będziemy się chwilę cieszyć, ale dla nas koniec sezonu to nie jest koniec pracy przy wyścigach. No, 3 minuty oddechu tak naprawdę i musimy myśleć, co w przyszłym sezonie. Więc myślimy. Jest troszkę pomysłów. Jeden z pomysłów jest taki, żebym ja wrócił do ścigania, żebym wsiadł na klasyka. Ja uwielbiam klasyki i pościgał się klasykami. Może będzie to Yamaha, którą na pewno w tej zimy poskładamy. Może będzie to wyścigowy Harley na przykład zabytkowy. Coś kombinujemy. Parę pomysłów jest. Zobaczymy wszystko, co z tego wyjdzie. Może jednak zostawimy naszą Suzuki, ale pojedziemy sobie przejechać się nią gdzieś na inne tory. No bo też chcieliśmy jechać, jakby oficjalnie też nie chcemy mówić, bo to są na razie pomysły, ale może do Niemiec trochę się pościgać. Gdzieś pojeździć po prostu, bo nie ukrywam, że kilka lat w wyścigach w Polsce powoduje to, że potrzebujemy jakichś zmian. Gdzieś musimy coś zrobić, bo jeśli nie robimy nic, to tak jakbyśmy stali w miejscu. Trzeba się rozwijać. Trzeba się rozwijać. I właśnie, a propos rozwoju, bardzo ważna rzecz. Chcieliśmy się z wami podzielić jedną dość fajną rzeczą. Tak. Nasze działania z Guciami, które bardzo lubimy i bardzo dobrze się spisały na wyjeździe w Rumunii. Naprawdę, moim zdaniem mi ten motocykl dał dokładnie to, co chciałem, żeby mi dał. Znaczy, to co jakby... Szukaliśmy, szukając tych motocykli ADV, jak my żeśmy je to nazwali, bo troszkę i potestowaliśmy tych motocykli, trochę poszukaliśmy, rzeczywiście zdecydowaliśmy się na te Gucie i uważamy, że to jest dobry wybór. I
zostaliśmy troszkę tak nawet można powiedzieć wyróżnieni, docenieni. Tak, ale ty o tym zaraz. Najpierw kilka słów o tym, jak sprawdziły się gucie, bo wiem, że wszyscy o to pytacie. Jak się sprawdziły gucie na wyjeździe? Jak to Moto Guzzi V85 radzi sobie z takimi wyjazdami, na jakimi byliśmy? A wyjazd był stricte asfaltowy, tak? Tak. Słuchajcie, radzi sobie świetnie. Ja jestem mega zachwycony. Dostałem to, co chciałem, bo... Ja jestem troszeczkę już na takim etapie rozwoju motocyklowego, że ja nie potrzebuję nikomu nic udowadniać, więc nie patrzę na tabelki, ile to ma koni, ile to ma czego. Ale tu mała ciekawostka. Milek, ostatnio to sprawdzaliśmy. To ma kilkanaście koni więcej niż Afryka 750. Tak, właśnie byliśmy zaskoczeni, bo jakby nie skupialiśmy się stricte poszukując takiego motocykla, ile to ma koni. Bo to jest bez sensu, bo to są inne odczucia, jak zaczynasz jeździć motocyklem. A jak całkiem niedawno porównywaliśmy, to rzeczywiście te różnice w koniach są żadne praktycznie. Słuchajcie, ja dużo przejeździłem Afryką. Milena jeździła Transalpem, ja Afryką tak paręnaście lat temu. I wsiadłem na ten motocykl, przejechałem nim Transalpinę, przejechałem nim Transfogaraską, całą Rumunię. I mówię, kurczę, dlaczego ci ludzie mówią, że tu jest trochę mało mocy? Komu jest tej mocy mało? Ja nie odczułem deficytu mocy, choć faktycznie czasami można byłoby chcieć mieć 20 koni więcej. Tylko to nie tego typu motocykle. Tutaj no to czego innego. No jak chcesz trochę pozapierdzielać, nieładnie to nazywając, to siadaj na inny motocykl. Słuchajcie, tutaj te 60 parę koni, Boże, co ja mówię, 60 parę koni Afryki nikomu nie przeszkadzało, a tu jest prawie 80 koni i nagle zaczynamy stękać. Bez sensu. Nie ma na co stękać, moc w tym motocyklu jest zupełnie wystarczająca. Ja co prawda jechałem sam, wyjechałyście we dwie i też nie narzekałyście. Nie, ja jakby w ogóle nie odczułam. Może, no ale jak wsiadasz na taki motocykl, to też nie potrzebujesz zapieprzać. Potrzebujesz pojechać sobie spokojnie, turystycznie, móc się zatrzymać w fajnym miejscu, więc ta ilość koni nawet się totalnie nad tym nie zastanawia. Słuchajcie, średnie spalanie pomiędzy dwoma guciami i takie podamy. Nie będziemy podawać poszczególnego spalania na gucie, bo mój palił dużo więcej niż Mileny. Chociaż ja miałam fajny rekord. Nie ale wiem, to czy... zaraz. Tak. Słuchajcie, średnie spalanie na dwa gucie wyszło nam na poziomie 4 litrów. I jest to moja negatywna zasługa, ponieważ ja operuję gazem dość brutalnie i mój guć opalił troszeczkę więcej. Wynikało to stricte ze sposobu mojej jazdy. Natomiast Milena w dwie osoby z bagażem biła rekordy spalania. Stąd zmniejszenie, więc możemy uznać to za średnią pomiędzy jazdą bardzo spokojną, a taką dość ostrą. Wyszło nam około 4 litrów, bo tak. Ty potrafiłaś robić spalanie na poziomie... Mój jeden rekord to było 3,6. 3,6. Mój rekord to 5,4. Ale no, słuchajcie... Wyciągnęliśmy średnio. Mniej więcej. Z całego wyjazdu po prostu policzyliśmy, ile spaliliśmy paliwa, podzieliliśmy to przez kilometry i wyszło nam tam 4,2 bodajże na cały... wyjazd, więc spalanie na mega przyzwoitym poziomie, bezawaryjność 100%. Tu się nic nie dzieje. To tak jak wspominaliśmy w tym podsumowaniu, nuda. Tak. Jedno odkręcone lusterko. Dokładnie i to wszystko. I tyle. Zużycia oleju brak. Totalnie. Totalnie. Ja wiem, że to są nowe motocykle. Z ciekawości. No i jakby to nie było potrzeby. Tak. Ale nowe motocykle czasami też potrafią troszeczkę łyknąć, zwłaszcza, że to są motocykle chłodzone powietrzem. I tutaj, słuchajcie, to chłodzenie powietrzem absolutnie nie przeszkadzało. Ja nie czułem dyskomfortu żadnego. Ani nie było zbyt gorąco, ani gdzieś tam to nie dogrzewało. A mieliśmy takie dni, że... Znaczy były jakby różne. Różna była pogoda, tak? Bo i zdarzało nam się w deszczu jechać. Ale były ze dwa dni takie, co rzeczywiście było ciepło. No i tak... Może za dużo powiem, że byliśmy wyczuleni, ale jakby chcieliśmy zauważyć, jak ten motocykl się zachowuje w różnych sytuacjach, w różnych temperaturach i rzeczywiście nic nie zauważyliśmy. No ja jako osoba techniczna muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Ten motocykl ma wskaźnik temperatury dźwiękowy. No tak. W zależności od jego temperatury, ten silniczek, który jest mega fajną, taką naprawdę prostą konstrukcją, nie chciałbym powiedzieć prymitywną, bo on nie jest prymitywny, on jest po prostu prosty. Ze względu na to, że ma fabrycznie dość spore luzy zaworowe i to jest taka konstrukcja, gdzie jeszcze mamy wałek rozrządu w piwnicy, popychacze zaworowe i tak dalej, to słuchajcie, zmiana dźwięku świadczy o jego temperaturze. Im jest głośniejszy, tym jest cieplejszy. Inaczej ten silnik po prostu... Tak, słychać cykanie, słychać takie rzeczy. Ja to lubię, bo wiem, co mi cyka, więc się absolutnie tym nie stresuję. Przy czym, żeby była jasność sprawy, dźwięk tego silnika, te wszystkie dźwięki są przyjemne. Mi się w ogóle podoba ten dźwięk silnika. Niektórzy mówią, że klekocze, dziwnie chodzi, jak gdzieś mają pierwszy raz do czynienia może z tą marką albo z taką konstrukcją,
Ale to jest jak z inną marką, którą lubimy. Albo się ją pokocha, albo się nienawidzi. Dokładnie. Natomiast porównując dźwięki, które wydaje Guccio do dźwięków na przykład nowego BMW 1250 czy 1300, to on jest cichutki. Umówmy się. Tam się dzieją przedziwne rzeczy, których ja nie potrafię nawet słuchać, bo czasami aż mnie ciary przechodzą, jak słyszę ten silnik. Tak on ma po prostu. Natomiast Guccio brzmi jak taki fajny, stary silniczek. I to jest mega świetne w nim. Jedna rzecz i musimy nad nią popracować. Żeby nie było, że tak słodzimy Gucciowi i ma same zalety, ma jedną malutką wadę, jeżeli chodzi o napęd. No niestety, to spalanie stukowe. No. Słuchajcie, spalanie stukowe w tym silniku się pojawia. Ono nie jest jakieś strasznie szkodliwe, bo gdzieś analizowałem, nie ma wielu przypadków, ja nie znalazłem tak naprawdę żadnego, ale nie chcę mówić, że nie ma żadnego, bo nie przeszukałem całego świata, żeby coś to spalanie stukowego złego tutaj wyrządziło i były na to dowody, że to akurat ono. Natomiast słychać je. I tutaj w tym starszym modelu znacznie szybciej ono się pojawia, bo nowszy model, tak, jest wyposażony w dwa czujniki spalania stukowego, tak, jest korekta mapy po czujnikach spalania stukowego i czuć to. W momencie, kiedy zapomniałem zmienić biegu gdzieś pod górę, był za wysoki bieg, odwinąłem, pojawia się spalanie stukowe, ono natychmiast mija, ale czuć też utratę lekko mocy w momencie, kiedy ono mija. Więc i tak trzeba zredukować, i tak trzeba zredukować. Bo tutaj do tych redukcji ze względu na tą troszeczkę, powiedzmy, nie chciałbym powiedzieć niewielką, bo tu jest prawie 80 koni. Ludzie kochani, to jest naprawdę świat i ludzie do takiego motocykla. Po prostu trzeba pamiętać o tym, że czasem na czwórce pod górę się nie wdrapiemy, trzeba wbić trójkę. Ja to szybciutko złapałem, w ogóle mi to nie przeszkadzało. Trzeba się przyzwyczaić. To jak wsiadasz do innego samochodu, też musisz się do niektórych rzeczy przyzwyczaić. I to jest to samo, jak wsiadasz na inny motocykl. I poznajesz jego specyfikę, wiesz mniej więcej z jaką prędkością, nie wiem, wjechać w rondo, na jakim biegu, już po prostu przyzwyczajasz się do specyfiki tej silniki. Jak wsiadłem ostatnio z Mileną, gdzieś we dwie osoby jechaliśmy, ja na jej motocyklu, ja wsiadłem z przodu, Milena z tyłu, zaczęła mnie uczyć, jak rondo przejeżdżać tym motocyklem, bo ona już wie! Ja wiem, na jakim biegu Guccio lubi wjeżdżać w rondo. Tak, i słuchajcie, ja wjechałem w rondo, nie tak, ma być ten bieg, on tak lubi, okej. Okay. Słuchajcie, natomiast jedna rzecz. Ja jestem mega zachwycony nadwoziem tego motocykla. Tak. Hamulce, po prostu mistrz. No, jakby super, wszystko działa. Ja sobie pozwoliłem troszkę poużywać na Transalpinie i byłem przekonany, że przegrzeję te hamulce. Tarcze zrobiły się fioletowe. Zresztą Skoczu, który był z nami odpowiedzialny za... Człowiek odpowiedzialny za gwarancję w MotoGucci. Znamy się, zanim on jeszcze zaczął pracować w MotoGucci, znamy się kupę lat. Skoczył kiedyś u nas w klubie sportowym, jeździł na Wespie wyścigowej i od tych czasów się znamy. Natomiast jak spojrzał na moje fioletowe tarcze, mówi, wiesz, że ci nie rozważy na to pozytywnie reklamacji. Ja mówię, ale nie ma na co. Stary, te tarcze, nic się im nie stało. One się nie przegrzały, po prostu troszeczkę się przyfioletowiły, bo je naprawdę mocno zgrzałem na hamowaniach. Natomiast okazuje się, że ani nie mają żadnych zniekształceń, ani nic. No, ludzie, to jest Brembo. Marka zobowiązuje. Działa. Ja nie chcę tutaj obrażać niektórych produktów, ale jeżeli Brembo na czymś pisze bybre, to znaczy się nie chcę do tego przyznać. Po prostu. To jest prawdziwe Brembo i tutaj nie ma dyskusji. Klamka jest mega fajna, nie zapada się, nie zmienia swojej twardości. Nie miałam żadnej dyskusji. Przegrzać te hamulce to trzeba było mieć naprawdę mega talent. Zawieszenie. Z zawieszenia jestem mega zadowolona. Zawieszenie Milena ma zmienione. Tutaj kupa roboty Łukasza. Tak, no przede wszystkim to obniżenie, które dało mi więcej pewności, jak gdzieś żeśmy zjeżdżali w taką drogę bardziej dziurawą, a szczególnie z pasażerem, mój taki debiut na ciężkim motocyklu. I przede wszystkim opinia mojej pasażerki, że kręgosłupek nie dostawał. Rzeczywiście, jak żeśmy gdzieś przejeżdżały po dziurach, czy po jakichś tam, nie wiem, progach zwalniających, to całkowicie to zawieszenie fajnie wybierało, nie było takich sytuacji rzeczywiście po tyłku dostać, więc mega na plus nawet z pasażerem. Mówimy o obniżonym, ja jechałem na fabrycznym i słuchajcie, ja jechałem tylko z kuframi, bez pasażera, ale też byłem mega zachwycony. Troszeczkę na początku wyjechałem źle ustawiony, bo jak każdy popełniłem ten błąd, że zapakowałem kufry i pojechaliśmy. Szybciutko pierwsze zakręty pokazały, że mam za lekki przód, podciągnąłem tylną sprężynę, troszeczkę zmieniłem wstępne napięcie i okazało się, że ten motocykl prowadzi się bardzo dobrze. Trudno byłoby mu... Nie potrafiłem mu na początku troszkę zaufać, bo jechaliśmy po deszczu. Pierwsze góry jechaliśmy w deszczu. Natomiast jak się zrobiło sucho, słuchajcie, stwierdziłem, dobra, idę. I nagle się okazało, że ten motocykl naprawdę jest bardzo ciężko odkleić. Kleił jak wściekły. Ani raz nie zdarzyło mi się, żeby mi cokolwiek odjechało. A przeginałem. Przyznam szczerze, przeginałem.
Filmików nie pokażę, bo wielu by mnie zhejtowało za to. No, Transalpinę przejechałem prawie 2 razy, zanim dziewczyny przejechały ją raz, więc miałem świetny ubaw, jeździłem na dół i do góry, na dół i do góry. Co ciekawe, da się na Transalpinie znaleźć jeszcze kawałek starej Transalpiny sprzed tego asfaltu, który jest, też go przejechałem. Jest obok równorzędnie puszczona druga droga. Ja tam nie jechałam. Więc da się jeszcze tam gdzieś jakimiś szutrami polatać koło Transalpiny, jadąc Transalpiną, żeby było jasne, nie żadnymi drogami obok. Natomiast suma summarum, dla mnie Gucio, jeżeli mielibyśmy go ocenić w skali jakiejkolwiek, to wygrywa. Jakby trafiliśmy w 10 wybierając tego sprzętu. Żeby było jasne, dla naszych potrzeb. Tak, do tych bo potrzeb, bo jeśli ktoś ma inne potrzeby, to niekoniecznie Gucio musi trafić w jego gust. Dla naszych potrzeb, dla takiego szwendania się tak naprawdę. No bo mamy motocykle do dzidowania, do ciężkiego terenu, lekkie motocykle. Mamy. Oczywiście, mamy jeszcze motocykle do innego podróżowania. Do tego, co żeśmy sobie wymyślili i teraz pojechali, Gucio miał testa w Rumunii, jest idealny. Ja też jestem mega zadowolony i naprawdę nie cukruję tutaj tej marce, ale z Guciem jest troszeczkę tak jak z takimi motocyklami. Kurczę, jakby to powiedzieć, nie chciałbym obrazić innych motocykli, a Gucio nie jest takim zwykłym motocyklem. No jest taki wyrazisty. Takie słowo, dobrze. Słuchajcie, ja wsiadam na ten motorek. Jest niewiele motocykli, które sprawia mi tak ogromną przyjemność. Wsiadam na niego, zapalam go i od razu się cieszę. Gucio się ładnie wita, zamerda ogonkiem i jedziemy. Tak, przyjemne. Słuchajcie, i jest to przyjemne, bo to jest bardzo istotne. Ja nie lubię takich miałkich pojazdów, takich, które... Znaczy, czasami się trafiają takie motocykle, które są... Zupełnie podobne do motoru. Które są motorem. Tak, takie po prostu motory. Niepoprawnie mówiąc i mówię to świadomie. Ale ich właściciele zazwyczaj tak mówią. No, być może. Ale bardziej chodzi o to, że rzeczywiście masz frajdę, nawet jak potrzebujesz, nie wiem, skoczyć do paczkomatu po paczkę. I Gucio nawet się wtedy do tego paczkomatu przyjemnie jeździ. Więc ja się mega zaprzyjaźniłam z moim Blue. Zostaje. Gucie. Definitywnie. Gucie zostają u nas. Nie szukamy absolutnie na razie nic innego. Nie brakuje im nic. Jest super, więc naprawdę... Tak. To był motocykl, którego potrzebowaliśmy. Tak. Jedziemy na kolejny wyjazd. Tak. Jedziemy do Włoch. Jedziemy do Włoch. Słuchajcie, polski importer Moto Guzzi zapytał nas, czy byśmy nie chcieli pojechać na imprezę, która odbywa się cyklicznie, co roku. Jest to światowe spotkanie właścicieli Moto Guzzi w fabryce. To jest taki open house. Tak. I rzeczywiście jest to zlot nawet nie europejski, tylko jest nazwany zlotem światowym. Jedziemy. Jedziemy. No słuchajcie, decyzja była prosta. Skoro nas zapraszają, to jedziemy. Nie ma dyskusji. Siadamy. Jest okazja zwiedzić muzeum, poznać ludzi, bo dużo też tam motocykli będzie zabytkowych guciów, więc liczymy na super imprezę. Co ciekawe, można jadąc tam przy okazji zaliczyć parę takich motocyklowych standardów, jak choćby Stelvio, bo jest to po drodze, więc definitywnie zdecydowaliśmy, że jedziemy. Na Stelvio wybieraliśmy się od kilku lat, ale cały czas było nam szkoda czasu. No jakoś tak nam nie podoba. Nie składało się nam to, więc przy okazji, słuchajcie, zrobimy sobie Stelvio. Gucio, można powiedzieć, wróci do domu na chwilę. Fajnie, ja lubię takie imprezy. Gucie się przewietrzą, poczują trochę włoskiego powietrza jakby. Więc liczymy na bardzo fajny wyjazd. I słuchajcie, możemy już troszeczkę zdradzić, że jest duża szansa na to, że będzie jakaś bliższa współpraca pomiędzy Moto Guzzi Polska, czyli Liberty, bo Liberty jest importerem Moto Guzzi na Polskę, a nami, więc jest szansa, że coś się z tego fajnego urodzi. I trochę o tych guciach będzie okazja wam poopowiadać. Dokładnie tak. Ja się najbardziej jaram tym, że jest szansa, że wejdziemy do fabryki. I oczywiście jaram się muzeum. Muzeum Moto Guzzi jest niesamowite, bo ta marka ma niesamowitą historię, którą, co ciekawe, bardzo mało osób w Polsce zna, a jest to naprawdę kawał motocyklowej historii. Zrobimy, mam nadzieję, dla was trochę fajnych materiałów, żeby się podzielić tymi emocjami, bo niejako fajną wycieczką. Jedna rzecz, bo ktoś, już to taka ostatnia, słuchajcie, Moto Guzzi jest jednym z nielicznych motocykli, który pozostał na rynku, który nie musi mieć napisu na baku, żeby było wiadomo, co to jest za marka.
No tak. Doceniajmy takie motocykle, bo inaczej będzie to samo co w samochodach, czyli wszyscy będziemy jeździć takimi samymi autami, tylko z różnymi znaczkami. Albo będzie ciężko z daleka rozróżnić, co to jest za model. Tak, kiedyś wystarczyło dosłownie 200 metrów czy 300, widząc motocykl, bo wiadomo co jedzie. Dzisiaj ja już nie rozróżniam wszystkich. Też nie. Natomiast a Gucia... kiedyś byłam biegła. Tak, Gucia nie da się pomylić z niczym innym. I takich marek, gdzie patrzymy i wiemy, co to jest za marka, jakbyśmy nawet zdjęli wszystkie emblematy, jest już niewiele, a niewątpliwie Gucio takowym jest. Mówię do tego, bo ktoś tam gdzieś napisał w jakimś komentarzu, że historia to ma znaczenie dla motocykli historycznych, a w nowych liczy się bla, 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 coś tam, coś tam. Więc powiem wszystko tak, nie, dla mnie liczy się, dla mnie, znowu mówię osobiście, dla mnie liczy się historia. Ja uwielbiam takie motocykle, na które wsiadam, wiem, że to jest Moto Guzzi i wszystkie rzeczy, które ktoś mógłby wymienić jako jego wady, że się trochę buja, że silniczek troszeczkę gra na zaworach i ja uwielbiam po prostu. To jego zalety. To są jego zalety, a nie wady. Dzięki temu jest jakiś, jedziemy z nim do domu, odwiedzi sobie swój domek. Tak. I tyle. Zobaczymy, co tam ciekawego zaproponują. Myślę, że impreza będzie przednia. Zdamy wam oczywiście z tego wszystkiego relacje i zapraszamy już na czwartek na godzinę 20. Na warsztatowe opowieści. Na warsztatowe opowieści. Mam nadzieję, że ja się wykuruję. Muszę się wykurować, nie, bo nie mam wyjścia. A to jest zawsze najlepsza jakby motywacja. Brak wyjścia czas jest czasami najlepszym wyjściem. Dziękujemy. Pamiętajcie o tym, żeby dać lajka, jak wam się podobają. Jeżeli tego typu odcinki, takie gadane, też wam się podobają, piszcie o tym śmiało. Każdą konstruktywną krytykę chętnie przyjmujemy na klatę. I co ważne, polubiajcie, subskrybujcie, bo to się nam pozwala rozwijać. A rozwijamy się dla was i dzięki wam. Więc myślę, że wspólnie osiągniemy jakiś fajny sukces. Dziękuję i do zobaczenia.